Witam moi drodzy na kolejnej wyprawie. Trochę po dosyć długiej przerwie. Wybaczcie trochę, bo mój gimbal wariuje, jest zimno. Z racji tego, że mamy święta, zdrowych i spokojnych świąt życzę. Szalonego Sylwestra oraz lepszego nowego roku. Kurde, czas na tego gimbala zaraz. Moja przerwa dosyć długa, wystąpiła z powodów prywatnych, osobistych, ale też i z braku gotówki na wypady. No niestety nie posiadam patronów, więc sam muszę sobie po prostu organizować pieniądze na wyjazd. No i co? Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Z góry dziękuję za wyrozumiałość, a my idziemy zwiedzić opuszczoną szkołę. Przynajmniej tyle wiem. A resztę, co się dowiem, to wam przekażę. Także nie przedłużajmy. Lecimy. Wesołych świąt. Jesteśmy na miejscu. No jak widzicie, lecimy sobie takim laskiem. Obiekcik, jak widzicie, tak się prezentuje. Stara, dawno opuszczona. Jeszcze mamy balkon. Ale jest śnieg. Trzeba uważać pod nogi, bo tak jak tutaj jest lodowisko. No i co? Wbiliśmy do środka. Tak się to obecnie prezentuje. No za wiele to tu nie zostało, a już zaczyna się walić. No. To jak widzicie, trochę wam poświecę, chociaż mamy tu jeszcze na tyle widno, że będzie ten. No, no tutaj podłoga to już jest tragedia. Zresztą to widać. A tutaj to już po prostu się zerwało. Niestety. Tu mamy jeszcze. Tam jeszcze zostało. Jakby jakiś bar kiedyś był albo coś. Kominek. Kominek ładny i to nawet kominek ładny. Ogólnie nic tam takiego nie ma. Wszystko rozwalone. Toalety standardowo. No, raczej to, co z nich zostało, tu już totalnie nie ma nic. Damskie, męskie. Tu też pustka praktycznie, piec kaprowy. O dziwo nierozwalony, chociaż wyrwano już z niego żeliwne drzwiczki i rozwalono całe palenisko. No, ale coś tam jeszcze. Poza tym nic innego.
skrytka pod schodami. Tak naprawdę nic szczególnego. Widok za okna. Wybeszono wszystko. Także już typowy pustostan. Jakaś komórka lub inny ten. A tutaj, jak widzicie, no nie ma nic. Auć. Dole we w temacie. No schody, jak schody. Szału nie ma. Jak to mówią, dupy nie urywa, ale wejść się jakoś da. Skoro ja wszedłem, no to się da. Światło mogę wyłączyć. Tu mamy na tyle widno, że jest. Zobaczcie. Wychodzę na balkonik, który wam pokazałem podchodząc tutaj. Tak się prezentuje. Z góry teren. No i co? Trzeba uważać pod nogi. Tu macie kolejny piec kaplowy. Z pewnością była jedna z sal lekcyjnych. Tutaj był chyba drugi piec, ale został roztrzaskany. Kolejny, czyli tak jak powiedziałem, no to były sale lekcyjne. Niestety każda musiała być osobno ogrzewana, żeby tutaj dało się po prostu siedzieć. Kolejne drzwi wyjściowe. Tu macie, to jest coś zamurowane, prawdopodobnie było jakieś przejście. Klatka, kolejna klatka schodowa i kolejna sala. Kolejna sala lekcyjna. Także a tutaj już podłoga jest naprawdę licha. Podejdę wam to trochę pokazać, chociaż w jakiś sposób. Zobaczcie. Dziury. No. Dziury. Zobaczcie. Włączymy. O. Także. Naprawdę dziurska, już, ale tutaj to zawaliło się, moi drodzy, jak teraz zauważyłem, nie przez przeżarcie, tylko przez pożar. No tu zauważyłem, że się paliło. Jak widzicie, trekry są nadpalone. Jeszcze wam, o, zobaczcie. Zejdziemy trochę w dół, o. To jest wszystko nadpalone.
prostu to się wszystko paliło. Także niby nic takiego, ale fajnie pooglądać. Cofniemy się jeszcze do tamtej klatki schodowej. Czy tam jeszcze będą jakieś pomieszczenia? No, tam też masz. Tu mamy klatkę i sale lekcyjne. Ruina. O. Graffiti. Jedyne na razie, jakie tutaj zauważyłem. A tak, wszystko rozwalone. Wszystko rozwalone. I miejsce, jak jeszcze było w miarę użytkowe, to na pewno tutaj było odwiedzane przez młodzież i się po prostu wyżywali tutaj. Na stan teraz, jak to wygląda, no to wskazuje na to, że bardzo długo ten budynek stoi pusty, nieużywany. Podłogi też są jeszcze oryginalne, drewniane. Jeszcze w miarę zdrowe, także da się w miarę bezpiecznie po nich chodzić. No, no i tutaj kolejny piec kaplowy, szafa. No. Teren wokoło. Au. Nie, bo gimbal mi zwariował. Ogrzewanie to tutaj nie tylko, nie? No. No. Wiem co się stało, padła mi po prostu bateria w gimbalu. Także mi wybaczcie ten niezapowiedziany po prostu trik. Kręcenie materiału po prostu już bez gimbala. A tutaj mamy o klatkę schodową, tą drugą, co widzieliście, jak żeśmy tam przechodzili. No a tak po prostu pusto. Tak po prostu pusto. Nie wchodziłem, ale wejdę. Schody też sobie takie, ale... O. I mamy, jak widzicie tutaj, strych. No, jak widzicie, mamy strych. No tutaj już naprawdę trzeba uważać. No, chociaż to tak są deski położone. No a tutaj praktycznie no, nic nie ma. Są tylko takie o, murki. Wierzyłam, że tutaj były dechy, było wszystko. Zostało to tylko rozbierane, pozabierali. Tu nawet akwarium. No.
jak się to prezentuje. Na dachu blacha, więc nie jest to jeszcze tak źle. Tam dalej to już choćby nie wiem co, to nie dojdziemy, bo nie mam już możliwości przejścia. Co najwyżej doszedłbym tylko do tamtej belki i tyle. A na te raczej nie chcę stawać, bo wierzcie lub nie, ciekawie to nie wygląda. A raczej nie chciałbym znaleźć się błyskawicznie piętro niżej. No. Tu jeszcze jakieś stare meble. No. I tak wygląda strych tutaj. Jeszcze jakieś kable zostały. To by tak wyglądało. No i tak, moi drodzy, gimbal mi padł i muszę obsługiwać kamerę bez tego. Tu macie ten balkon, który wam wcześniej pokazałem. No, tak mniej więcej się prezentuje cały budynek, cała szkoła. Zobaczymy. Zerkniemy tutaj jeszcze z tej strony. O, zejście pewnie tu było do kotłowni. O. Idę tam jeszcze, pokażę wam taras, bo jest też fajnie. Fajnie prezentujący się tarasik. Uciekła mi szybka. Jest zimno, także sprzęt krócej wytrzymuje pracę. Wyjazd był taki na spontana, więc też tak może troszeczkę nie do końca doładowane są baterie. Zobaczcie, tutaj mamy taki taras. No. Tu idziemy dalej. Tu żeśmy nie byli jeszcze. No, tutaj to widać ewidentnie, że została zerwana podłoga. Tutaj szabrowali równo, jak widać. Wszystko wyprute. Nawet kable. Masakra. Tu jest, o właśnie. Tu mamy z góry to pomieszczenie, co wam pokazywałem, gdzie się paliło i wyrwana dziura. Co? Jakie zdjęcie by było zrobić? No to co? Okna. No i tak, tu mamy ten cały taras. Tam macie strych i tu też wejście, w którym niestety nie mogłem wejść. Widzieliście, dojścia nie było. O tak to z chęcią pokazałbym wam ujęcie z góry. A tak mamy kolejne. No i tego to, moi drodzy, padła bateria w kamerze. Dlatego urwało mi nagranie. Tu macie tył tej szkoły. Jak widzicie,
okna były zamurowane, ażeby nikt tutaj po prostu nie wchodził. No ale z czasem złodzieje i wandale i tak się tutaj dostali. Wystarczyło tylko, że ktoś przestał po prostu sprawować nad tym opiekę. Uwierzcie mi, szczerze, zimno, cholernie, ale miejscówka taka sobie. Tam jeszcze jest gdzieś jakiś jeden obiekcik, budynek, może się tam dostaniemy. To wam pokażę. Jeszcze, moi drodzy, mamy piwnicę, aczkolwiek niech tylko odpalę prąd. No widzicie, stoją takie filary, ogólnie nic tutaj nie ma. No. Nisko, nie widać, czy tutaj była kotłownia, czy cośkolwiek. W każdym razie jakaś piwnica. No, no i tu na górze, no to pamiętacie, wcześniej byliśmy. No. Także to tyle w tym temacie. Czyli tyle. Obejrzeliście budynek cały. Na dach wyjścia nie było, zresztą w tych warunkach to raczej nawet byłoby ryzykowne wyjście, żeby nie spaść w dół. Tym bardziej, że tutaj tak jest stromy. Nie wiem, czy to dostrzeżecie. Tam widać kominy. Budynek całej okazałości. Jest stromy dach, więc raczej marne byłoby wejście na ten. No, także, moi drodzy, to by było chyba na tyle. Dziękuję, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli tego nie robicie. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu. No i co? Najlepszego w nowym roku. Miejmy nadzieję, że będzie więcej urbexów. Miejmy nadzieję też, że będzie lepiej finansowo. No i co? Udanego Sylwestra. No i co? Pamiętajcie, aby nie siadać po alkoholu, bo naprawdę nie warto. Szkoda narażać życie swoje albo kogoś. A po alkoholu człowiek nie myśli. Także najlepszego w nowym roku. Do następnego wypadu. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.